10 lat dyskusji, negocjacji i zabiegów w końcu się opłaciło. Prezydent Andrzej Duda złożył dziś podpis pod ustawą powołującą do życia metropolię w województwie śląskim. Dla tworzących ją miast i gmin oznacza to nie tylko ułatwienie proceduralne przy organizowaniu takich kwestii jak komunikacja publiczna czy działania promocyjne, ale i spory zastrzyk gotówki z budżetu państwa. Na ten podpis samorządowcy kilkudziesięciu gmin w województwie śląskim czekali blisko 10 lat. Podpisana dziś przez prezydenta Andrzeja Dudę w Katowicach ustawa metropolitalna oznacza utworzenie liczącej ponad 2 miliony mieszkańców pierwszej na mapie Polski nowej jednostki administracyjnej. Jest to ustawa specjalnie dla Górnego Śląska, dla tego regionu, dla tego specyficznego obszaru Polski przeznaczona. Co metropolia zmieni w życiu mieszkańców tworzących ją miast i gmin? Przede wszystkim ma ona usprawnić transport publiczny wewnątrz metropolii. Ustawa umożliwi również efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni publicznych czy współpracę miast przy projektowaniu dróg i organizacji działań promocyjnych. 2 miliony ludzi na jednym obszarze, duże miasto. Jeżeli tak by to wyglądało, to będzie to metropolia poważnym graczem w kraju. Nie będzie miała konkurenta, no może poza stolicą, ale będzie poważnym graczem w Europie i na świecie. Na to wszystko muszą się jednak znaleźć pieniądze i to właśnie one są jednym z najważniejszych punktów podpisanej dziś przez prezydenta Dudę ustawy. Metropolia co roku ma otrzymywać około 250 milionów złotych z budżetu państwa. Jest to ogromna szansa. Ogromna szansa dla regionu Górnego Śląska oraz części Zagłębia i niektórych przyległych powiatów. To rzeczywiście daje szansę na lepszą komunikację, ale przede wszystkim na lepszy rozwój, na strategiczne planowanie, na dobry rozkład tego, co najpotrzebniejsze, gdzie produkcja, gdzie przemysł, a gdzie miejsca do wypoczynku. Teraz do gry ponownie wkraczają samorządy. W przeciągu kilku najbliższych tygodni odbędą się konsultacje z mieszkańcami wchodzących w skład metropolii gmin. Później pozostanie jedynie dopracowanie szczegółów, takich jak nazwa metropolii czy wybór jej siedziby, co jak pokazują ostatnie dni niekoniecznie musi być prostym zadaniem.